W dzisiejszym odcinku GOATS odbędą się szybkie randki. Zasady są proste. Gdy guzik zaświeci się na czerwono, jeden z uczestników może go nacisnąć i wyeliminować osobę naprzeciwko, zapraszając kolejnego kandydata. Jeśli uczestnicy wpadną sobie w oko i nikt nie będzie chciał wcisnąć guzika, para ma szansę wygrać pieniądze na randkę. Przed nagraniami uczestnicy odpowiedzieli na kilka osobistych pytań, a odpowiedzi na nie gołci mogą wykorzystać do zakłócenia randki. Czy ktoś znajdzie swoją drugą połówkę? Przekonajmy się! No dobra, mamy naszego uczestnika. On był w odcinku z Fagatą. I on walczył w MMA. Panowie, on walczył w Prime z synem Artura Gwoździa. Hej. Siema. Ja mam wrażenie, że cię znam. Skąd? Z imprezy Kowców chyba. Właśnie, imprezy Kowców? Tak. Ona była Amadeusza Ferrariego na odcinku. Tak, to. Ona to jest w ogóle niezłe ziółko, nie? Dlaczego oni nie rozmawiają? Ile masz lat? A na ile wyglądam? 23. No, skąd wiesz? Wyglądam na tyle? No. Myślałam, że starzej. Ej, dobra, rzuć jakąś informację o tym, że co tutaj ona napisała. Ona ogólnie jest k***em, lubi patrzeć, jak chłopak, który jej się podoba, robi to z jakąś ładną dziewczyną. Dziękuję. Jeszcze nie. Ale to jeszcze nie jest aktywne! Ale nie, ona idzie, to jeszcze nie jest aktywne! Możecie wciskać przycisk dopiero, jak będzie się świecił. Będę ferdam cię nacisnąć. Byłem pierwszy. Była pierwsza. Była pierwsza. Pierwsza była dziewczyna. Nie jestem fair jednak. No. A dlaczego odrzuciłaś kolegę? Bo ma widoczne zmarszczki i no staro wygląda. Okej. Okay. Mi się wydaje, że trochę cię tym kliknięciem w przycisk. Bo on na imprezie do mnie podbijał, a teraz tego nie pamięta. No. Mocne, słyszałeś co powiedziała? Cześć. Halo. Jacek, miło mi. Tak w dresie przyszedłeś na randkę? To coś złego? Wyjściowy dresik. Na boisko może być. Na boisko? No. Dobrze, to jest tak samo cringe'owe jak randki. Ja tak uważam. Ja chcę bardzo dominować. Oni nie wiedzą co robić. W życiu czy w W łóżku. Bardzo dominować, dosyć. Ale w życiu nie dominujesz, no. Jezu, to jest ale nie, to jest fajne, daj to. Nie lubię pokazywać się takiego prawdziwego na samym początku, bo dosyć ludzie mnie skrzywdzili w życiu, nie, ale to tam nie będziemy o takich pierdołach gadać akurat, nie? Mnie też. Każdy coś tam przeżył, nie? No. Możesz kliknąć jak chcesz. O, jestem mocno spięty dosyć, nie? Ona jakaś też taka, kurczę, była niezaciekawa, jak dla mnie przynajmniej, nie? Jak ona wyjechała, to też ja w dresie, to znacie dres? Ile ja mam lat, kurczę? Zrób to, zrób. Pana jego terapa. On jest przetarzony. Piękne to jest. Niewzruszony. Tego się nie spodziewałem. Kojarzę cię. Tak? Mogę to rozpowiem przez no, z TikToka. Tak? Z TikToka cię kojarzę, no. Tak. To jest dziewczyna Natana Marconia była chyba w ogóle. To jest Joanna. To jest ona? Tak, to jest ona. Na pewno? Tak. Nie wygląda. Ona nagrywa na YouTubie serię, że jest stripteaserką. Jacek kiedyś kogoś zdradził. Ty? Tak, zdradziłem kiedyś. Tak. A bardziej fizycznie? Fizycznie, ale czy to można nazwać zdradą, kiedy ja byłem zdradzony i po prostu tak jakby się odgryzłem? No, odgryzłeś się. No można nazwać to zdradą, więc okay, no. Myślę, że jest to zdrada, tak, zdradziłem. Ale w ogóle fajny szczery ziomek, że tutaj... Tak, to napisał. Nie wiem, czy ty byłaś zdradzona, ale ja wiem, jakie to jest uczucie, bo byłem zdradzony i to jest... To jest złe uczucie. Bardzo nieciekawe uczucie, więc... Ja psychicznie byłam zdradzona. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ona nie ma tutaj żadnych minusów. Fetysz tortury. Lubi BDSM. To nie jest nie minus. Nie ma żadnych minusów. Mocne. Joanna lubi torturować w łóżku. Lubisz dominować w łóżku? Lubię. Ja też, ale lubię. Torturować. Torturować też. Tak, lubisz torturować? Jakie tortury preferujesz? Takie mini tortury. Tak to znaczy się... co, bić? Tak
lubię tak dokuczać. Dzięki. Miło było. To za tą zdradę. Ta zdrada mnie tak odrzuciła. Zdradzenie. Goats. Hej. Hejka. Cześć, Stefan. I Anna. Stefan, to jest on ci się jej podobał ogólnie. Ale fajny jest, mi też się podobał, bo... Twój styl. Aż się uśmiechnąłem, jak go zobaczyłem. Dzięki, fajne. Tak, mam. Nie widać, ale 12. Ja mam 30. Ale... Rotujesz? No, mam wszędzie jakieś różne. A ja lubię. No. A masz motylka? Bo ja zawsze pytam dziewczyny, czy mają motylka wycieranek. Nie mam, ale słyszałam, co znaczy. Żółwior. Szanuję. Ej, chemia. On się jej podoba, jest zainteresowanie. Jakie jest najbardziej toksyczne zachowanie / rzecz, którą zrobiłeś swojej byłej lub byłemu? No to bardzo niezręczne, ale... O, będzie gadał? Dowiedziałem się, że mnie zdradziła. No i nagrałem, jak tam kończę na jej twarz. Wiedząc, że mnie zdradziła i z nią zerwałem na tym nagraniu, bo puszczę się jej na twarz, najprościej mówiąc, no to trochę takie... Mocno. No ale zdradziła mnie, tak? O nie, to jest koniec. Papa, jako a takie... Mocne, on też jest koniec. Nie, myślę, że nie. Nie, to jest koniec. Koniec. Gratuluję. Jaka jest wasza ulubiona pozycja i dlaczego? Ja najbardziej lubię na jeźdźca, bo właśnie w taki sposób mogę tylko i wyłącznie dojść. Kontrolę mam. Ja najbardziej lubię po prostu dobrą gałę. Fajny ziomek, ale to jest fajny, kurwa. Nie, ale będzie skip. Tylko czy gała to pozycja? Nie. Stefan, jaka jest twoja najdziwniejsza sytuacja podczas stosunku? Właśnie to było podczas gały. No i dziewczyna mi wymiotowała. Też nie miałem. Tak. Serio? Nie będę mówił, czy mnie to jarało. Czyli go jarało. A, wiedziałem. No dobra. Tu masz. Spoko. Nie dziwię się. Trochę za mocno. Za mocno. Wiedziałem, za dużo szpałów. Nie był w moim typie. A randkę bardzo bym chciała. O, w idealnym momencie. Dawaj, stary, bo jest śmieszny. Witamy, panie Izak. Siema. Dzień dobry. Ej, ale jest śmieszne. Naprawdę tak. Zajebiste. Kurczę, jak w Milionerach. Ej, on jest taki... On jest strasznie dziwny. No taki wesolutki bardzo. Uznaczny zbyt wcześnie i obrzydliwie zboczony. O Jezus. Obawiam się, że tutaj to nie przejdzie. Cześć, Dawid. Hej, Nicole, miło poznać. Nicole. Ona jest na cór. Jakbyś miał opisać siebie jednym takim słowem, to co byś powiedział? Jestem zajebisty. Aha. On już jest skip, już nie musisz nawet gadać. Przybliżyła ręce do przycisku. Jestem narcyzem ogólnie, nie? Oj. Ale zajebistym, prawda? No przyznaj. Nie. Powiedzcie trzy cechy, jakie wam się w sobie nie podobają. O sobie? Tak. Czyli cechy, które mi się we mnie nie podobają. No. On jest egocentrykiem, więc no. Ciekawe jak odpowie. Nie ma takich cech, które mi się we mnie nie podobają. Jestem zajebisty, no i... Bez dwóch zdań. Wszystko jest we mnie super. Jestem idealną partią. Ojej, będzie fajnie. Włączcie przycisk. No dobra, jestem ciekawy, co ona powie. Skip. Trochę to, że mogłabym więcej rzeczy robić od razu. To, że... No tak, to był ale zajebisty zostaje, Nicole. Dzięki, miło było. Ej, że dlaczego ją odrzucił? Ale ci zadowolony. Czekaj, zapytaj go, czemu ją odrzucił. Czemu ją odrzuciłeś? Nos. Ojoj. Przez nos? Jeśli chodzi o wygląd, no. Też jest ważny. To jest szczodość z chamstwem delikatnie. Dziewczyna się spóźnia, nie lubię tego. Ja się spóźniam zawsze, ale jak ona się spóźnia... To jest taki... Loki Stora. Lucyfer to jest ten, Lucyfer. O, lofrężył się. O, proszę bardzo. Fajny jestem gość. Doszedł właśnie. Dobra ekspresja. Wow. Cześć. Cześć. Dawid. Miło mi. Również. On jest dla niej za delikatny. Co, jesteś taka wydzierana? No tak sobie kiedyś postanowiłam i tak się wydzierałam. Ile masz lat? 23. Wyglądasz na trochę więcej. Nie wiem, czy to komplement? No, uznaj jako komplement. Trochę. Fajny, jest gości są fajni, tylko nie róbmy o panem tylko bez kulek. A mnie lepiej dała? O Jezu, nie wiem, 25? No weź, proszę cię, aż tak staro wyglądam? Staro wyglądam, gość mówi, że ma 25 spina, lat. Spina. Dwa.
22, łe. No to słuchaj, ten zarost ci w takim razie bardzo postarza. Postarza, dodaje mi takie, wiesz, bliskości. Uroku. Uroku, no. Blasku. No, tak. Powiedzcie o swoich największych red flagach u płci przeciwnej. Nie lubię, jak się spóźnia. Mhm. Nie lubię też sztucznych dziewczyn. Widzę, że tutaj usta na pewno masz zrobione. Tak. No, także... Ręce tak blisko, ale już tak się szykuje, już czarodziej. Nie lubię kontroli u drugiej osoby. Jak druga osoba chce wiedzieć dosłownie wszystko, nie daje żadnej wolnej przestrzeni ani swobody. Nie, to ja taki nie jestem. Kiki, czy mogłabyś być mężczyzną starszym o 20 lat? Tak. Lubię starszych panów. Tak 40 plus najlepiej. 40 plus najlepiej, jestem dla niej za młody. Jezu, jestem tego i za młody. Sugar daddy? No coś ten deseń. A ty lubisz starsze kobiety? No, taka max 40. No to tak, widzisz, podobno flow widzę. No. Jak obstawiacie, kto... No on kliknie, kliknie wyłamek sekundy. On jest zajebisty. Uaktywni. Panie, taka sugar mami mnie utrzymywała. Nie, dobra, to ja aż takiego klimatu nie lubię. Dobra, ty już się wiedziałem. Powiedz mi, dlaczego ją odrzuciłeś? No tatuaż jako totalnie mój klimat, no i usta zrobione. Rozumiem, dzięki. Trochę za dużo. Kiki, a dlaczego ty chciałaś odrzucić jego? Za młody! Za mało na koncie, nie? To jest Belzebub! To jest Belzebub! On jeszcze ma taki uziew! To jest Freak Fighter! Mielibyście go wzięli do Freak Fighter! Ej, dobry freak! No... No fajnie! Wiesz, znasz to przysłowie? Czyli, że no... No, no... Lubię go, jest fajny! Cześć! Pieka! Kamil, miło mi. Joanna. Jak to? Jak się czujesz? A dzięki, bardzo dobrze. A ty? Bo słyszałem o tobie tylko same dobre rzeczy. Tak? Tak. O, mi miło. Fajnie, Izak, że jesteś. Super. Powiadaj, masz więcej tatuaży niż głów, to już widzę. Pytanie, skąd pomysł na... Mam 12 tatuaży. Skąd pomysł? Sama wymyśliłam. Mają ciągle aktywny. Fajnie. I gadają dalej. Planujesz więcej gwiazdek? Ja myślałem, że... Tak. Jedna wystarczy. O! Bardzo mi miło. Jaki miły. A masz jakieś tatuaże? Tak, mam parę, ale nie mam gwiazdek. To... Jeszcze. Jeszcze. A, znaczy już mam. Zarumieniam się. Ha, w końcu. Chciałbym posunąć parę pokoleń na was jednej nocy? Izak niech zapytał tą fantazję. Nie, no ja nie będę do takiej rzeczy. Jaki Izak zmieniony. Tak, zmieniony. No bo ja słyszałem, że tutaj będą teraz family friendly rzeczy i w ogóle, a to jak patrzę sobie na informacje o uczestnikach. No bo właśnie przecież ogadałem z Klemem, że dlaczego tylko takie informacje mamy. No właśnie, ja się na przykład zastanawiam, jaki ma ulubiony kolor. Ja lubię bardzo różowy, a ty? Szanuję, podziwiam. Podziwiam. Budujmy go. Chłopy powinni sobie pomagać i budować. Joanna, wymień trzy cechy, które podobają ci się w Kamilu. Okej, włosy. Włosy mi się podobają. W sumie to... Dziękuję. Wszystko. To masz ci los. Uśmiech mi się podoba. Bardzo miło. Słyszę to pierwszy raz. Podoba jej się, bo cały czas się w sumie ten miga to, nie? Mi się wydaje, że pokazują, że nie chcą nadusić. No powiedz mi, jakie swoje pasje, bo to bardzo istotne. Myślę taki rozwój osobisty. To jest istotne. Z powrotem uwierzyłem w siebie i myślę, że to są rzeczy, które będę gonił w tym roku. Dobra, i ja mam dla nich grę. To ja idę. Czy to jest nowa gra Wojtka Goli? Unknown Level Backrooms? Muszą przejść no poziom? Niestety nie mam czegoś tak dobrego. Ciut gorsza. Nie kliczują mu się nogi. Dobrze, moi drodzy, mam dla was zadanie. Daj epka. To się niewiele zmieniło. Widzę. To się nigdy nie zmieni. W związku z tym, że już przycisk był aktywny i długo wam się rozmawiało, no to uznałem, no, że chyba wpadliście sobie w oko. I teraz taka niespodzianka dosyć spontaniczna, że wygrywacie 500 zł na randkę. Tylko cały myk polega na tym, że w puli jest 500 zł i teraz będziecie musieli zdecydować, przepraszam za powietrze. Ja też w ogóle. Nie, no Sylwek szedł po schodach, słuchajcie, i są zadyszki znowu. Będziecie musieli się zastanowić, że jeżeli pokażecie taki znak do kamery tutaj, to znaczy, że chcecie się tymi pieniędzmi podzielić, więc dostajecie po 250 zł. Okay. Albo możecie zdecydować, że bierzecie całość dla siebie, czyli pokazujecie wtedy kółko. A jak we dwójkę pokażecie, że chcecie całość, to wtedy nic nie dostajecie. Wszystko bierze Sylwester, ale dobrze. Dlatego werble.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podzielili się. No to bardzo ładnie. Czyli musieliście się naprawdę sobie spodobać. Dziękuję wam. Możecie sobie jeszcze porozmawiać chwilę. A za chwilę zaprosimy ich uczestników, a wy wracacie. No właśnie, teraz pytanie. Musicie zdecydować, czy wracacie na koniec kolejki, czy już idziecie sobie gdzieś. To już jest wasza sprawa. Ja jestem lojalny, jak coś, ale ja bym chciał trochę kamer poużywać. Okej, nie ma problemu. Do fabuły, po prostu. Prawda? No pewnie. Będziemy mieli sobie co opowiadać. No pewnie. Kocham, dzięki. Fajnie. Dzięki. To co, no to albo potem. Miło było, bye. Ale miło. Jest, ja dopiero teraz widzę... Przestań! Mój nowy ulubiony kolor, pa! Cześć, Domi, miło Dawid. Mi. Miło również. Włącz przycisk, zobaczymy. Włącz. Od razu? Tak. Uaktywnij. Włącz. Czym się interesujesz? Czym się interesuje jazda konna? O, ja jeździłam na koniach kiedyś. No, długo. Ale. Ja rok. O kurde. Ale chcieliście mówić, że to jest lis i już ma tik. Domi, co ci się podoba najbardziej w twoim ciele? Na pewno biust. No i... Mi też się podoba, no. Zrobione, no to wiesz. No, tam... to, ale tutaj właśnie ja ale nie lubię smakiem, zrobionych, nie ale tak, dużo. Zrobione ze smakiem, dokładnie. Gdzie masz tatuaże? Mam dużo tatuaży. A ty masz tatuaże? Nie, nie mam, nie mam. Czyli nie podoba ci się to? Znaczy, może nie jest brzydkie, no nie, ale no... Ogólnie nie lubię tak otatuowanych jakby dziewczyn. Nie? Aha, okej, okay. Czyli tak skromnie. Ale na przykład super masz uśmiech. A dziękuję. Ja wiesz, twarzyczka. Patrz jednak, odwróciła go, ale... Załatwiła mnie. To te tatuaże, ale dzięki. Może na kiedyś spotkamy się na koniach? Może. No, też spoko. No, ona jest fajna. To był narcyz? To chyba go zjadłam. Myślał, że przychytrzy lisa. Ja w ogóle ostatnio na ambasadzie byłem. Na naszym ostatnim zebraniu zarządu był jeszcze z Kacprem. Teraz już jest z Kacprem. Musisz się odwrócić po prostu. Co? Tu jest Kacper teraz? Tak. Tu jest faktycznie zdjęcie, no. No i w ogóle się nie zmienił. Krasz w formie. Ale jakoś jeszcze powinna być taka ręka manekina do zbijania piąteczek tylko tutaj. I wtedy byłby pełny Kacper. Oby mi żaden z wyrol nie przyszedł. Alan człowieku. Siema. Cześć. Domi. Cześć, Alan. Domi. Tu znamy, no. No tak. No on walczył na tym. On chciał pracować w Gołd. A co oznacza takie pod okiem? G jak gangsta. Po prostu, bo jestem z trochę dziwnego środowiska. G jak ghost, bo tak mnie nazywają w moim otoczeniu. Też mam taki tatuaż na karku. I G jak gówno cię to obchodzi, zależy kto pyta. Dobra. A czym się zajmujesz? Ja robię muzykę. Okej, raper? Tak. Klipy kręcisz? Kręcę. Potrzebujesz ten cerek? Potrzebuję. No to jestem. Złoty strzał. Złoty strzał. Zróbmy może tak, że on zarapuje, a ty zatańcz. Bo to są wasze profesje główne. Dobra, to robimy to. Robimy to, no dawaj. Ja tancerz, ty śpiewak. Fajny, jest kontencik. Widzisz, Isa, kolci to są fajne. Podoba, to jest zajebiste. Isa, kolci są fajne, zobacz. Nie no, tak, oczywiście. Ja nie mówię, że gołci są niefajni przecież. Się robię z nimi dance macabre. Drip mam taki, że sobie kapi kap. Oni mają na bani moli, na bani stan. Oni na bani stan. Gdzie jest publika? Teraz jest zwrotka, walisz przycisk. Poleciała, no. Ale nie bierz tego do siebie, po prostu, no nie wiem, nie lubię wydzieranych facetów na twarzy, nie? Spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Dlaczego? No od początku to czułem. Że co, że ja nie jestem spoko? Nie, od początku czułem po prostu, że no nie stworzymy jakiejś tam pary, wiesz, nie dogadamy się. No jest takie coś, nie? Widać po tobie, że jesteś po prostu dominującą kobietą. No i faktycznie, jakby to co powiedział, że ona jest taka bardzo do przodu, ona jest bezpośrednia, jest taka, że jej pełno jest bardzo, nie? I on nie potrzebuje takiej kobiety, tylko on też potrzebuje stonowanej, nie? Tak. Hej, cześć. Co tak dziwnie patrzysz? Bo ty dziwnie patrzysz, cześć. Nie dziwnie patrzę, Ala. Ale Ala, czy Ala Alicja? Czy... Ala Alicja, ale okay. Do mnie nie mówi. Nie lubisz, czy... Słuchaj. Wiesz co, dziwnie się czuję, jak ktoś do mnie mówi Alicja. Zbyt oficjalnie? Dziwnie, no. Okej, okay, okej. Okay. Coś powiesz? Czy tak będziemy siedzieć w ciszy? Czy coś powiem? No... Odpal przycisk. A ty coś powiesz? Czy będzie... Jezus Maria, ale to było strasznie. On był pierwszy. Wiesz co, co mi się nie spodobało? No nie chcę być niemiły tutaj, nikogo obrażać i urażać, ale tak jakby byłaby gdzieś tam różnica poglądów.
Tak kolokwialnie mówiąc. Ale stary, przecież ona jest fanką Satoshiego Nakamoto. Nie jest, stary, na pewno nie jest. Na pewno nie jest. Mogę się założyć. Bo on jest kryptowalutowcem, on kocha bitcoiny. A, okej. Okay. Gdzie jest moja wybranka? Już się nie mogę doczekać. Ciekawy gość. Oh my god. Cześć. Cześć piękna, witam. Magda. Miło poznać, Michał. Możesz mówić mi Margiela. Dobra, to ty możesz mówić Pruszków. Czemu Pruszków? Z Pruszkowa jestem. O, to witam. A ile masz lat? W tym roku będę miał 22 lata, a ty? Mogłabym być twoją mamą. Ile byś mi dał lat? Tak, żeby nie skłamać, 28. No ale to bardzo mi się lat podoba, bo lubię starsze kobiety. Lubisz starsze? A chciałbyś moim synkiem? Syneczkiem? No. Zależy jak będzie. Grubo. Czyli jesteś szalona, tak? Lubisz sport? Wolę kebaba i telewizor. Musimy ich jakoś podkręcić delikatnie, ale nie za mocno, bo jesteśmy family friendly. Co najbardziej podoba wam się w waszym ciele? Co ci się podoba? Suma ogromnego kutu. Zawisał. Tak napisał? Tak. Ogromny kutu. Najbardziej chyba oczy. Pani Pruszków, pytanko. Najbardziej toksyczna rzecz, jaką zrobiłaś swojemu byłemu? Wiesz co, mój były był bardzo takim miękkim k***em. Miękki I po prostu no, musiał się dowartościować w jakiś sposób. Więc będąc ze mną w związku, po prostu mnie zdradzał notorycznie. Co wszystko, ty mówisz? Co popadnie, aż w końcu wszystkie praktycznie moje koleżanki na tamten czas. Więc w ramach rekompensaty mu za te wszystkie krzywdy, stwierdziłam, że wynajmę taką jedną koleżankę, aha, która miała syfa. O kurde. Takie coś mu odjebałaś, co na niego napędziłaś? Jestem ściwa, kurwa. O kurwa. Włącz przycisk. No. Margiela był pierwszy, ale powiedzcie jeszcze, dlaczego kliknęliście przycisk. Ja wolę, kurwa, jeszcze młodszych. Ile bym musiał mieć? Co najmniej 18. Co najmniej? No. Jak to młodego ogra, a takiego ogiera, nie? Dla ciebie nadal młodszy, można byłoby podpierdolić. Niestety nie jesteś blondynką, moją wymarzoną blondynką. No ja nie z będę wielką dupą i wielkimi cyckami. Na szczęście mam jeszcze 14. Idę stąd! Yeah. Kurde, no to już jest takie ekstremalne, nie? Żeby zrobić coś takiego, nie? No ale ja dlatego w to nie wierzę. Tak? Myślę, że to nieprawdziwa historia? Wiem, no. Cześć, Michał. Miumi? Mnie również. A jesteś tutaj pierwszy raz, czy za drugim razem? Znaczy, w jakim wierzyłeś sensie, że... O co pytasz konkretnie? Jak wcześniej, że... Gość poczuł się osaczony, co ty kurde, co ty chcesz ode mnie, k***a? Czyli jesteś tutaj pierwszy raz przy tym stole? A, że tutaj przy tym konkretnym stole? No, powiem ci, że no nie. Co mi powiesz? O co chcesz usłyszeć, wiedzieć, nie wiem. On jest teraz taki górowaty. No. Jakie jest twoje hobby, pasja? Ogólnie zajmuję się marketingiem oraz kryptowalutami od... Okej. Tam jakiegoś fajnie czasu. Fajnie. A ty czym zajmujesz? Odparcie przycisk. W sumie o... Wow. Co? A czy ona z nim chciała pogadać? Dlaczego? A co dlaczego? No nie odpowiedziałam na pytanie. No to możesz dokończyć. No powiedz mi, czemu mnie odrzuciłeś tak szybko? Trzeba się tłumaczyć w ogóle. Tak, tak. Wiesz co, myślę, że jesteś na przykład wyższa ode mnie, więc to... A to jest to w ogóle... No mi by to, wiesz, tak osobiście mi troszkę by to tak... Nie jestem wysoka, aż tak. Nie? Podoba mi się, że jesteś właśnie dosyć. Nawet jeszcze w sumie nie powiedziałam, czym się interesuję. Tak wyszło. Miło było poznać, również dziękuję. To jest w ogóle ciekawe, nie? Zobaczcie, kobieta nie może się w ogóle przynajmniej nie może się pogodzić z odrzuceniem. A dla faceta to jest normalne. Zauważ, że zawsze jak jakaś dziewczyna odpadała, to na przykład mówiła, znaczy nie, że zawsze, ale często no, i tak mi się nie podoba. No dokładnie, ona musi być ostatnie słowo w ogóle w tym wszystkim, nie? I ona nie potrafi sobie poradzić z odrzuceniem, a my, faceci, jesteśmy do tego przyzwyczajeni po prostu. Nasz życie nauczyło, żeby sobie z tym radzić po prostu, bo byliśmy odrzucani w ogóle regularnie przez całe życie. No może Wojtek ty nie, wiadomo, ale no jakby ja na przykład tak. Hej! Domi, miło, znamy się skąd. Mateusz. Ktoś cię kojarzy. On fajny. A ten przystojny bardzo gość. Tak. Taki, ma taką aurę od razu, taką fajną. Byłeś w jakimś reality show? Możliwe. Czy ja byłem? No to no byłem. W jakim? A zgaduj. W jakim ja mógłbym być? Tak... No właśnie, no nie wiem, bo skądś masz charakterystyczną buzię. Okej. Okay. I skądś cię kojarzę, ale nie mogę, bo dużo rzeczy oglądam ogólnie w internecie i nie mogę sobie przypomnieć. Okay. Mateusz, ale... a nie był fajny? Nie. Dobra, sorry. Nie. Top model. Zgadzasz. Ej, uaktywnić od razu? Nie, niech oni sobie pogadają, bo oni myślę, że oni złapią vibe w ogóle. No tak, no to się nie odrzucą. Co? A jak się odrzucą? Uaktywnij, zaryzykuję. Bo ja ciebie też skądś kojarzę, ale nie wiem skąd. Ja byłam w hotelu.
W reality show, ale ogólnie tańczę dużo. Obstawiam klipy rapowe. No proszę. I Sizak, nie znasz się na ludziach. Nie znam cię, bo się mówię, że się spodobał. Chyba Andrzej wie, że ona znowu poleci. Dominiko, czy lubisz się przebierać w łóżku? Nigdy się nie przebierałam, ale mam taki strój w ogóle z bajki. Okej. Okay. Bardzo lubiłam tę bajkę. I stwierdziłam, że jak będę miała tego jedynego, to się przebiorę w ten strój, bo jestem ciekawa jego reakcji. Minionki. Minionki? I mam taki strój. Ale ma taki sexy minionek. Bo bym twerkowała w nim, bo ja tańczę. A no to w sumie jest... No to jakiś plus jest generalnie. Nie, on mi się... Twerkujący minionek. Możesz no tak, iść, no. A możesz iść, Izak. Idź i się to dodaję. I zrób im tą grę. A ty za co byś się przebrał? Za strażaka. O, fajnie. Lubię strażaków. Lubisz strażaku? Zazwyczaj strażacy mają dobrą figurę, a ty byłeś top model, więc też masz dobrą figurę. I masz czarowiste oczy. Tak. I masz dłuższe włosy. W sensie, z tą moją fryzurą jest tak, że ja sobie eksperymentuję i jeśli ci się podoba aktualnie teraz, no to znaczy, że jest... No mi się podoba. Wybaczcie, że przerywam, ale mam dla was taką grę. Mhm. Mamy dla was 500 zł i wy zdecydujecie, czy chcecie się tym podzielić, czy nie, ale właśnie nie do końca wiedząc, co chce druga strona. Więc zrobimy tak, że będziecie tutaj pokazywali na stole do kamery, tak żebyście wy nie widzieli, znak. Jeżeli pokażecie dwójkę, po prostu dokładając tej rękę, to znaczy, że chcecie się podzielić tymi, no te 500 zł, tak? Mm-hmm. Czyli po 250. Tak, i to za jest 250 tak naprawdę da się... Jeżeli chcecie przycwaniakować, uznacie, że chcecie całość dla siebie, no to pokazujecie 0. Ale jeżeli dwójka z was, tak, oboje pokażecie 0, to wtedy zostajecie z niczym. I zmieniamy. No i to jest najgorsze. Dupa. Dupa. No więc właśnie, więc jak chcecie się podzielić... Dobra, nie będę zachłonna, no. No to na 3-4, dobra? I tam przy stole, uwaga. Czym mi ufasz? 3... Ja też już? Ty też już, ty okay. też. 3, 4. Znajdę cię. Jesteś cwaniara. Co? Dzielicie się. Yes! Idziemy na randkę. No to jedziecie na randkę. Tego się nie spodziewałam. No widzisz, lubię zaskakiwać. Chociaż te kółko już... Kusiło, nie? Kusiło. Tak, no. Zaskoczyłaś, okej. Okay. Lubię zaskakiwać. Możecie sobie dalej brać udział w zabawie, że wracacie na koniec kolejki, albo już na przykład jesteście sobie zakochani i już wychodzicie z ambasady i jedziecie gdzieś. No dobra, no to co? Eksperymentujemy dalej. Ale widzimy tak, się... Ale idziemy na randkę. Dobra. Dobra. No to mamy ustalony plan. No do zobaczenia. Zmykamy. Tak. Ale już poniekąd razem. No. Fajnie, bo ona charyzmatyczna jest na pewno i ten gość bardzo charyzmatyczny. Ta, ma bardzo fajną aurę ten gość, naprawdę. Jest taki bardzo pozytywny. Hej, cześć. Hej, Nicole. Cześć, Michał. Miło poznać. To co? Którą masz już randkę? Tak szczerze. Ogólnie w życiu? Nie, no tutaj. Nie wiem. A tutaj... Wiesz co? Czwartą? Jezu, to ja dopiero drugą. Dopiero drugą? No. Ktoś się odwrócił. No, był taki chłopak. Bardzo niemiły. Ale był niemiły z siebie, co? No, w skrócie powiedział na początku, że jest narcyzem i że jest zajebisty i w sumie nawet nie było gadki. Czyli nie lubisz, jak ktoś jest zajebisty, czy nie lubisz, jak ktoś jest... W sensie nie, jakby ja lubię, jak ktoś ma, wiesz, dużą pewność siebie, okay. Ale wiesz, jak podchodzisz i gadasz z chłopakiem i mówi, jestem zajebisty, no to tak... No tak. Sorry, nie jesteś w moim typie. Okej, okay, dzięki. Oh. I to pokazuje, że wiesz, przed chwilą mówiłaś, że to jest takie dziwne, nagle bup. Ale ja mi się wydaje, że to jest też kwestia właśnie tego strachu przed odrzuceniem, nie? Że ona została odrzucona, nie? Dlatego teraz chciała przejąć kontrolę. Cześć. Wika. Cześć, Alan. Miło mi. Hej, wiem. Ja od razu uruchomię przycisk. Pewnie chcesz wiedzieć coś o mnie. No, przydałoby się. Jestem Alan, 23 lata. Nie wiem, co dalej. A wzrost? 1,73 m. O, to jestem wyższa od ciebie o 2 cm. Tak? A może ci to nie przeszkadza? Zależy, czy tobie przeszkadza. Nie. Ej, umielibyście być na przykład, jeżeli wasza partnerka miałaby 100 kg? Ciężko, no jak? To cięższa niż ja by była. A co to znaczy to G? To jakaś prawna twoja miłość, ale no miłość? Nie, to nie jest żadna moja miłość. To ten tatuaż ma akurat 4 znaczenia. Oni do siebie pasują. Myślisz? Tak. G, jak gówno cię to obchodzi. O, hej! To już? Mocny jest w... Nie jesteś w moim typie, totalnie. W moim też nie. No, ale byłem szybszy. Gówno mnie to obchodzi. Ojciech.
tak jakby... Jak wyglądasz jak taki żul spod malinki ode mnie ze wsi. Okay. Taki, co żebrzeł 5 zł. Okej, okay. Tyle masz mi do powiedzenia. Zabolało cię to? Uraził? Nie, w sumie nie. Jakaś uraza majestatu, bo nie rozumiem. Nie, totalnie nie. Okej. Okay. Coś... mogę sobie iść, tak, bo mnie to nudzi. No, szkoda czasu. No, stary, spójrz na siebie. Ciao. 7 godzin czekała, żeby... Ale człowieku ją odpulił. Nie przeszkadza ci to, że jestem wyższa? A my że tam, że tamto, weź kurwa. Idź do domu, zresztą ty jedwabiu nie zrobisz. Dzień dobry. Hej. Cześć. Nikol, miło poznać. Mateusz. A, to też. O, ten kolejny raz może wygrać. Kochani, dobry duch was powinien płacić za jedzenie w restauracji. Ja osobiście uważam, że to zależy od tego, kto zaprasza. W takim sensie, że jakbyś ty zaprosił mnie, no to jednak może nie oczekiwałam, ale oczekiwałabym, że faktycznie zrobiłbyś ten pierwszy krok, żeby pokazać, jak ci zależy. Na pierwszej randce też zostałem jakby tak wychowany, że płaciłbym na pewno za nią. Ja bym się czuł niemęsko, jakbym miał bulić za dziewczynę, nie? W sensie, jakby ona miała bulić za mnie. Ale ja na przykład pamiętam, jak z koleżanką ze studiów świrowałem, no tam postawiłem kino i tak dalej i na drugi raz, no ja już wyciągam kartę, ona, że nie, że musi być sprawiedliwie i teraz ona, i się wiesz, tak się trochę kłóciliśmy, że nie, no ja zapłacę, że nie odbieraj mi męskości i tak dalej, bo mi to wtedy tak czułem, że mi odbiera jakby. Zapamiętałem to, że ona walczyła o to, żeby ona mogła zapłacić. Finalnie ja zapłaciłem, ale walczyła o to, żeby i tak... To fajnie jest, fajnie jest, jak chociaż dziewczyna się poczuwa do tego, że fajnie zaproponować nawet też. Ja robię taki patent, że na przykład idę do ubikacji i w tym momencie płacę i że już wychodzimy i ona się pyta na przykład, a to nie ten, na? Już zapłaciłem. Albo przychodzi na rachunek, a ty idziesz do ubikacji. I już nie wracasz. Ile masz lat? Ja mam 20. A ty? 20. No a ty? Troszkę... Za młoda. W sensie nie za młoda, no ale troszkę różnica. Ja mam 21. No to ja w tym roku będę miał 26 akurat. O kurde, to... Ale nie wyglądasz. Odpal im guzik. Nie! Co się teraz stało? No, generalnie no, nasz kochany kolega pierwszy był. Za młoda. Nie jesteś za młoda, ale mam tak, że miałem tą jedną randkę. No to jak masz randkę, no to co ty tu jeszcze robisz? To nie chciałbyś koleżance, czyli mi dać jakby szansę? Jeszcze szansę? No pomyśl. Ja też chcę poznać innych. Ale sprzed chwilą powiedziałeś, że masz randkę. Mm. No cóż. Pierwszy raz widzę. Co? Ty zaproszenie na randkę? Tak. Wika jestem. Wika? Jezu, nie mogę na to patrzeć. Wika. Wika, okej, okay, dobra. I co już usłyszałaś najgorszego o mnie? Czy najgorszego? Wiem, że jesteś modelem. Okej. Okay. Odpal przycisk. A coś więcej mi powiesz o sobie? Jezu, to mi imię, nie mogę. Pa. Ups. Ja mam pierwsza. Kamera, akcja. Sprawdzam. Byłaś pierwsza? Jesteś przekonana? No nie. Byłam. Więc możesz zabrać te swoje. Albo pierwszy. Też mi się wydaje, że na 100%. On był pierwszy. Ups. Przepraszam. Ups. Pa, 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 pa. Niestety się nie udało. Ona przyjdzie. Ona już chyba nie będzie. Ona przyjdzie, ona zawsze przyjdzie. No w końcu! No ja już tu klikam i wychodzi to. A ja już go znam. Hejo. Ej, Beskitu, teraz jak tutaj jesteśmy i już mamy tą randkę, ja byłbym w stanie kliknąć ten czerwony przycisk, żebyśmy wyszli razem. No w sumie ja myślę, że nikogo ciekawszego już tu nie poznam. Też myślę. Dobra, razem. No dobra, niech ci będzie. Odchodzimy. Dzisiejszy odcinek połączył ze sobą dwie pary. Czy komuś jeszcze uda się znaleźć miłość? Zdradziło ci to? Byłabyś z nim odważna w łóżku? Nie. Fajne, czy nie? Przekonamy się w następnym odcinku.